Dużo bramek, trochę walki, więc dla kibica mógłby mecz się podobać i widać było, że obu drużynom zależy na tym wyniku. Każda drużyna, obie drużyny dążyły do końca, żeby zdobyć komplet punktów. To nie ma o czym nawet dyskutować. Pierwsza bramka otworzyła spotkanie, Wisła musiał wejść do naszą połowę i nas trochę atakować, więc otworzyły nam się możliwości z przodu, czyli u nich w obronie. Cieszę się, tym bardziej, że drużyna, która praktycznie gra wszystkie mecze na wyjeździe, bo nasze boisko w tej chwili się nadaje do gry. Gramy wyjazdy i gramy mecze na Zwierzyńcu, również wyjazdy, więc no, naprawdę cieszymy się z tego powodu. No, mam nadzieję, że jeszcze na tym rozpędzie jeszcze parę tygodni nam jakoś się uda tutaj jeszcze troszkę powieść na tej radości, że tak powiem. Dokładnie tak. No, my ostatnio w tych trzech meczach właśnie takie bramki dostajemy. To bardziej my sobie te bramki prezentujemy, niż przeciwnik stworzy jakąś akcję. No ale mówię, no, dzisiaj gratuluję zespołowi Zakrzowa, bo na pewno w tym meczu był przede wszystkim skuteczniejszy. Dzisiaj nasza gra wyglądała zdecydowanie lepiej. No, staraliśmy się rozgrywać dłuższe akcje. Wiedzieliśmy może o słabościach Zakrzowa. Do pewnego momentu, gdy strzeliliśmy bramkę na 1-1, zaczęło to wyglądać. No i niestety po przerwie drzemnęliśmy się 2 minuty i praktycznie mecz się skończył. W tym momencie nie wiem, czy mówić, że cele się zmieniły, bo mając 10 punktów straty do Zakrzowa, ciężko mówić, że my będziemy dzisiaj grać o pierwsze miejsce. Zostało jeszcze kilka kolejek i na pewno w tych kolejkach postaramy się zaprezentować godnie, bo tak jak powiedziałem teraz do zespołu, że możemy mieć od dzisiaj wakacje, a możemy po sobie zostawić na pewno dobre wrażenie. Na pewno w każdym meczu będziemy starali się grać o zwycięstwo. Na koniec, jak będzie wyglądała tabela, no tego nie wiem, bo jest na pewno jeszcze walka o to drugie miejsce, premiowane barażami, więc postaramy się o to drugie miejsce powalczyć. A co przyniesie boisko, czas pokaże.